Witam wszystkich z Hiszpanii. Dziś wstałem bardzo wcześnie, bo idę na wschód słońca. Gdzieś tam ma być. Zdecydowanie wolę zachody słońca, bo nie trzeba tak wcześnie rano wstawać. No ale idziemy. Może coś mi się uda nakręcić. Jakiś ładny wschodzik słoneczka. Niebo już ładnie wygląda z tamtej strony. Może coś będzie. No to idziemy. Salgo a caminar al sol por nuestro lago y por donde mire te veo en todos lados. Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado. Wschód słońca już nagrany. Idziemy teraz budzić domowników i pojedziemy dalej. Będziemy wam pokazywali Gandię dalej. Nie wiem, co dzisiaj mają za plany, ale zaraz zobaczymy. No. Dzień zaczynamy od soczku z pomarańczy. Ale hałasujesz. Pyszny będzie soczek? Króciutki. Śniadanko zjedzone, a teraz idziemy na zakupy. Idziemy po pomarańcze, bo Tereska zamówiła 10 kg pomarańczy. Także idziemy na jakiś, nie wiem, gdzie do jakiegoś sklepu. Zaraz wam wszystko pokażę. Idąc po pomarańcze, trafiliśmy na hiszpański ryneczek. Zaraz wam pokażę, czym tu handlują w Hiszpanii. A to jest tradycyjne hiszpańskie jedzenie na śniadanie, czyli churros. Lecki na zimę, czyli taki typowy bazar, jak wszędzie. W Hiszpanii myślałem, że jakieś inne będą wynalazki. No strasznie daleko tego. O, tu jest strefa przemysłowa. Dalej będzie warzywniak chyba. No i gajtochy. Buty, wszystkie po dychu. Po 10 euro. Taniocha, jak na rynku. O, lepsze, bo po 12. No to jest taki typowy rynek, jak wszędzie. Mydło, widło i powidło.
tylko ceny w eurasach. Czapki. No strasznie to wielkie. Końca nie widać. Co tu się dzieje? No tutaj jakieś zdrabki sprzedają. Aż się kolejka ustawiła po te zdrabki. Tereska, poopowiadasz coś? Co tu się dzieje? Nie, bo tutaj są same łachy i w ogóle mi tutaj nic nie odpowiada. Nic ci tu nie pasuje? Nie, no bo ja liczyłam na to, że rynek... A tutaj mamy takie hiszpańskie sukieneczki na flamenco. Kapelusze na COVID-e. No, coś hiszpańskiego znalazłem w końcu. Jedyny towar hiszpański to... No i przemyśliliśmy po małe. Ile to kosztuje? To są od ludzi z sadów bezpośrednio. Cena jest bardzo, bardzo dobra. Za 10 kilo 3 eurasów. Przerwa na kawkę włoską. Tu są ciacha włoskie. Włoskie, hiszpańskie, sorry. I będziemy mieli kawusie. Jak się pani podoba w Hiszpanii, proszę panią? Bardzo mi się podoba. Bardzo się pani podoba? Tak, przepięknie. Przepięknie? Zimą się pani opala? Tak. Oczywiście. Słońce piękne. Gandia piękna. Gandia. Mordy poopalane. Prawdziwe turystyczne miasto. Na holiday. Na holiday? A co to jest holiday? Na wakacje. Aha, na wakacje. A jutro jakie plany? Sobota czy niedziela? Niedziela. A co to dzisiaj jest? Nie wiesz? Pan nie wie. No nie wiem, bo to człowiek czas tak szybko leci, że to się rachubę gubi. No tak, to fakt, że czas szybko leci. No teraz mam ten ostatni miesiąc, to nie wiadomo kiedy, już 2 tygodnie, tak? No. Ostatniego miesiąca. No teraz wam poleci. My trochę posiedzimy, później następni przyjadą, posiedzą i koniec, po wakacjach. Pakowanie. I pakowanie i do domu. Jakbyśmy latali, nie? Misiu. No, dzisiaj wam pokazałem rano wschód słońca, a teraz jeszcze na wieczór zrobimy zachód słońca i na tym zakończymy ten dzisiejszy dzień. Zdecydowanie wolę zachody słońca, bo nie trzeba tak wcześnie rano wstawać. Słońce zachodzi nad górami, także jeszcze wam tylko pokażę zachód słońca, jak wygląda. Jesteśmy na szczycie naszego bloku na takim tarasie. Tutaj praktycznie to każdy blok ma na górze taki tarasik. Można sobie przyjść z leżaczkami, poopalać się.
widoki piękne na Gandię. Na każdym bloku na górze są właśnie takie tarasy porobione. A tam jest chyba Gandia miasto, tam dalej. Czekamy na zachód słońca. Szmileczki porozwieszane, ale pewnie wywiesić. Góry z tyłu, no i czekamy na zachód. To wszystko na dzisiaj z pięknej Gandii. Dzisiaj za bardzo się nie ruszaliśmy. Było szkoda pięknej pogody. Świeciło słoneczko cały dzień. Także trochę poleżeliśmy na plaży. No i to wszystko. Jak będzie trochę brzydsza pogoda, to może ruszymy się gdzieś trochę dalej pooglądać. Ale nie wiem. Jak nie, to będziemy siedzieć na miejscu i się opalać. Na razka, bye bye.